Jakby to był dobrowy, to by tak nie było sytuacji. Tak. Także... A w takim kryzysie to wszystko jest możliwe. I oszustki. A powieści kryzysowe, tak jakbyś... I tak. Oszustki, i jakieś malwersantki. Malwersantki. I jakieś złodziejki nawet. Oj, ile ja czytałem takie przychody ze wszystkim. Ktoś tam kogoś ukazi pieniążki, No tak. Bo to kryzys jest. I dlatego... Jakby był dobrobyt, to by takie rzeczy nie było. Na żołdą starców cię napisała, że taka urodziny przyszli tam i jedna staruszek, który już za nikogo z rodziny nie ma, a emerytury ich się wybierają z jakiejś ledowa. A jakie to grosze tam zostali, to ona bierzcie u matki pożyczki, to mniej u was będą ten dom opieki zabierać, z was tych ludzi za te, za to, że wy prożywajcie. Tak w gazecie ja czytałam, że staruszek tam pięć bab wezwało siebie i oni poszli do banku i dali im banki pieniążki, a mówić, a i ona tam była. A później ona stąd uciekła, jak zabrała się babuśką w kasku i uciekła, ją szukali. W gazecie też pisali to. No więc dlatego mówię, że tak malwersantek i oszustek jest pełno, bo w kryzysie takie właśnie się rodzą baby. A ona musi oszukiwać, bo ona ma 4 osoby na utrzymaniu, ta cholera. Coś tam nikt nie pracuje, mąż ma niską rentę, ten nic nie zarabia, ten syn, tylko ma jakąś nędzną rentę, ta nie pracuje i tylko jest ona jedna z rentą i musi te 4 osoby utrzymać i dlatego ma nie, tam, że mąż żyje z syną, gdzie idzie w jednej dziewięć, jedzie tam do siebie, nie wiem, syn przyjeżdża i mówię, na renci teraz. Córka tylko renci, już to nie opłacę. Poczekajcie, jest rok i córka w formie rentu. Ona powiedziała, w nich zderędzi wszystkie, w nich nie wiosi wszystkie na ręci, bo pracy nie ma, to wszystkie renty się jako załucieli. No i bardzo dobrze. Mówili, że będzie do 14 marca ciepło. A potem? A nie wiadomo. Ale że będzie ciepło do 14, będzie najwyżej deszcz padał. Znaczy, że w ogóle lato będzie deszczowe. A potem mróz może być. Tak? A potem może być mróz, no bo jednak zima musi dać coś od ciebie. Nie trzeba to zimy, byśmy namarzliś. Namarzliś, no bo ty jak się grzejesz, no to tak, ty mnie namarzli. Ale muszą te robale, wszystkie trzeba je wytruć. Ja postanowiłam te robaki wszystkie wytruć. Śmierć robakom. No i przy mrozie nie po sami pozdychali. Kleści wszystkie tam może dupy po przymrozie trzymy. I dlatego takie choroby są. No. Ona grypy dostała i nie zaraziła, bo to jest nienormalne. Gdyby był mróz, to my byśmy w ogóle nie mieli choroby żadnej. Bo te bakterie się odbywa. Ale nie, jak zarazić to można. Bo to jest bezpośrednio szczepienie, wiesz. Mógłbyś nie, ale to nie wiadomo jaka to, wiesz. Jak ktoś kichnie ci czy coś. A to nie trzeba jej kichnąć. Ale widziałaś, jakim ona stanie. Prawie, że miała 40 stopni. Ona je nie chodziła, je nie gadała, nie gardło silno za... Znajoma babcia była, mieszkała w centrum w Warszawie. Naprawdę no, Haliny Ruskiej po drugiej stronie. Teraz moja 96. No. I żyje. Aha. O Jezu. 100 lat. I pojechała do te, wyjechała w lutę, tu mieszkanie w Warszawie sprzedała, pojechała do Częstochowy. I tam siedzi, ile na 3-4 lata tam już. Teraz lewo, 96. Każe ruszyć, wszystko dobrze, dobrze jest w gminie, każu to wszystkie faraj, telewizor oglądaje, inny raz na tydzień i gazetu przyniósł. I taki głos, dobry bardzo. A głupotu też zrobiła, pojechała w mieszkaniu. Zamieniła? Warszawa na Częstochowę? Tak, mówię, taka napłakała, taka nagryzła ręce, teraz już wszystko jedno. Bałkowa tłoży, ale czemu? Bo tu były koleżanki, tu z kim... A no właśnie, a czego tam, człowiek taki głupi? A tam, mówię, się rzuci w trzech ścianach. No tak. Na tydzień dwa razy jej przyniosł, takie zakupy zrobię. A dwa dnia się dzieła, nikt nie dzwonił, nie przychodził i chleba nie było. 3 dnia. A to w Częstochowie nie ma chleba?
Она сама разумеет, с мешка не выходит. Она мешка на шустом. Угу. Боится выйти, ехать, видно есть, видно, вшиско есть. А боится, чтоб притомность стратя лицо, и когда 4 лета из дома не вылазит, только по мешка не ходит. Угу. А она такая грубая, как та, как Ленка. Как Сальтасянова. Так и ма. Как Гронкевич. Tak, ja skoro ty to znasz? Ja bym chciał, żeby jeszcze oblazły kują nagrodę. Te Gronkiewicz? Nie, Litkę. Litkę? No nie wiadomo, czy ją już nie oblazły. Tak zaczęły gryźć za te złodziejstwa jej, żeby już nie stała. Przecież jak ona by się to obroniła? Przecież jak pły, o to ona musiałaby dobrze się dać spryskać. Nie, ale przecież tam skaczą te pchły. No skaczą. Skok jest pchły. Tak, tak, tam jest niemożliwe, żeby nie skakały. Ja bym jej życzył, cholero, na te niespłacone kredyty. Że niech się pchły. Tak się gryź jak ta w obozie koncentracyjnym. Krylica po prostu. Wśród tych potwornych bab. Ona po prostu twierdzi, że ma jednego sponsora więcej. Nie no, ona ma kilku. No, no to czyli, że jednego więcej. Krzyśka ma, no ale ten Krzysiek już się pewnie zorientował, że ona jest złodziejką i już nawet pewnie jej powiedział, że nie ma pieniędzy, chociaż ma. Tylko nie chce po prostu tej cholery dalej za nią płacić zwyczajnie. O to chodzi. Mhm. No to jest Krzysiek też taki budrale. Aha, idzie do szpitala tam rozdawać ulotki, żeby do niego przychodzili. A co lekarze nic nie mogą wyliczyć ten rak i ile leczy, co leczy. Słuchaj, to jest lepszy cwaniak. No, on się zorientował, że to jest oszustka, złodziejka i tak dalej, po prostu nie daje jej pieniędzy, bo ona już go, wiesz, ile on za nią zapłacił do tej pory, na gratis, 2000 to jest minimum, 3000 jej dał na jej różne bzdurne historie z własnych pieniędzy. I ona to wszystko przepuściła i nie zwróciła żadnych pieniędzy. No ale dobrze mówi, żeby szła Litka i z tobą Nadia pod szpital i tam byście rozreklamowały go. No posłuchaj, a ja do szpitala takie, tak, aha, tak, lekarzom, którzy się wgaś, oni nie mogą, a idzie do tego. Każdy lekarz chce człowieku pomóc, to jest prawdziwy lekarz. Nie, ty się w ogóle, ja ci powiem, ty sobie wybij tą nitkę z głowy, ona cię kieruje na złe tory. Na złe tory. Bo ty zamiast słuchać sobie roboty i dzwonić z tego telefonu i w ogóle nawet chodzić po miejscach, jak ci pokazałem, są telefony i są oferty pracy, to ty z tą głupią nitką się ciągasz po mieście, a ona cię ładuje tam, gdzie ty nie powinnaś być. Bo ona cię właśnie, ona ciebie źle prowadzi, źle, bo cię na przykład Krzyśka prowadzi. No Nadia, to jest ksiorywa. Nic nie załatwi, to jest jakiś lewus, który leczy jakimiś nie wiadomo czym, jakimiś metodami, nie ma pieniędzy, jest odwoływany z tego mieszkania. No na pewno. W ogóle nie wiadomo co to będzie, a jeszcze... Nie ma pacjentów. Ją pożarły dzisiaj w nocy, a przy okazji... Że złamanego grosza ten Krzysiek nie tak. Wydał, bo ona wiesz, od niego też wyciągała pieniądze. No tak. Słuchaj, ona od niego wiesz na ile wyciągnęła? Kilka tysięcy złotych on na badnące tej oszustce. Tak powiedział? Tak. No może nie razem tam. Ona może też leczy. Ona leczy czymś. Ale żelazkiem leczy? Jak ona leczy? No ja nie wiem, czy jak ona tam leczy. Tym okiem może my tym, leczy. Tym. Teleskopa. Ona może mu podpowiadać, wiesz, na co chory człowiek. Samotnego najczęściej. Mężczyźni lubią kobiety, no więc płacą, że jak za zboże. Tak. Tu mnie okradła i teraz się ostatni już pojawił ten Krzysiek, żeby jeszcze go okraść, wiesz, na 3000 zł powiedzmy. Tak. Wydoić maksymalnie. No to musimy przestrzec całą Warszawę, żeby wiesz, no żeby ona nie okradła was ta. Ona mówi, że ona ma na 10% krwi żydowskiej. Musisz Nadia jej tam sprawdzić, zmierzyć, ile ona ma tej krwi żydowskiej. Czy to prawda, że to 10% może mniej? No, 10, ona ma 30. No. 30% a nie 10.
Ty powinieneś absolutnie sama sobie wszystko organizować. Nigdy się nie sugeruj tymi kłamstwami tych babek. Dlatego, że ona cię tak wyprowadzi, w takie maliny, przepraszam, że ty się nie pozbierasz, ty jeszcze będziesz się z tych malin wyciągała jeszcze przez następne dwa tygodnie. Bo ona ci tak ukieruje, tak niesamowite miejsca różne i tak ci jeszcze tyle skut ci zrobi, że ty się w ogóle nie wykaraskasz z tego. Bo ona ma tak, bo ona jest skorpion, wiesz? A skorpiony to zawsze nieszczęście przynoszą. No ty jesteś z jakiego znaku? Panna. No panna. A ja jestem strzelec, no. A słuchaj panna, a czy jak ona tam do tego Krzyśka jedzie, to ona tam też się kąpie, myje jeszcze? A ja, Kato to myślała. No, o. A ona tam korzyści, no, aha. Myślę, że tak. To dlatego ona ale tam... mało tego, ona się tam kąpie i na dodatek on jej daje porcję jeszcze na cały tydzień. O. Żeby ona mogła żreć po różnych lokalach. Ona bardzo chytra na pieniążki, nie bój się lokali. Jak ja jej powiedziałam, że powiedzą cię do wieczoru wieczoru, no jeszcze. Dlatego mówię, no ty pieje, powinnaś, no pieje, może no się z nią spotkać jutro, nie krzyczy, ale ja słyszałam dobrze. No i pojechali mu do jej no i ślę spalutyłeś. No i wzięła kawę, ona, tylko jej więcej mleka. Ja mówię, bo ty przyjechała na kawę, przyjechała na kawę, ale na mleko. Mleko to litr kupi sobie i ten smoczek. Ale tam nie płacą. Tam nie płacą, tam już kartku daj jeszcze i... Kawa z mlekiem, z Wikei, to? Z Wikei. No, no to nas za ciebie mam dzięki, no i ślę spalutyłeś. No bo się dzieli, jej bardzo podobało się tam to... Frytki ona wzięła, w niej tam było 3 złote, 2,90. To drogie. No ale może najeźdźca, no. No to ja paka poszła drugi raz za kawą, bo już frytek nie było. Nie, tam nie dużo było, to frytek na malej tyleczek tak nasypała. Mówi, to tylko frytki pani. Jaru, ja nie chcę być gruba, to do Ikea to wysoko nie przyjdu do pana. Zaśmieję się. Pamiętaj, ty możesz się z nią spotkać, ale ty sama musisz sama wszystko robić, bo jak zaczniesz słuchać jej, to dosłownie, ona cię dosłownie w kosmos wykopie. Ona ci tak doradzi, że zbankrutujesz w ciągu kilku dni przynajmniej. Na takich możliwych przekrojach. Tylko sama musisz załatwiać sobie, bo nigdy nie słuchaj głupich bab, podszeptów różnych. Oszustek różnych, jakiś malwersantek. Jak malwersantka może porządnej kobiecie doradzić, co ona ma robić? No zastanów się. To tak jakby Żyda wziąć i Słowiance Żyd miał doradzić, co on ma, co w nią będzie. Mm-hmm. Żyd od razu, a masz dom? Mam. No to będzie mój. No, to jest taka rozmowa. A widzisz, o. Takie przysłowie w Rosji były. No. A Żydów tak. No to taka rozmowa jest, no. No. Będzie mój. I te wszystkie jego zabiegi, to wszystko on tak doprowadzi, że ty na lodzie zostaniesz jako lis na krze. Oczywiście. Coś ty, ja posłuchała jak on i co mnie zapytał. Ja trzeba pomyśleć, a z tym ulotka biuru od szpitala. Po co ci te ulotki? Nie, posłuchaj. Tam będziesz stała i marnowała czas. Nie, posłuchaj. Ja mówię, i tam chwacie pas za minutę. Mówię, bebe. Pochodzisz to z tymi ulotkami. Oczywiście. Tobie to potrzebne. Słuchaj, jak ty roboty musisz szukać, to będziesz ulotki jakiemuś Krzyśkowi rozdawała. No daj się spokój. A tak nie ja, Krzysiek też powiedział, on wie, że pracowników powinien ty włożyć kasu, jak ty. A ja mówię, jak tam? Słuchaj, nie baw się w te bzdury, które nie, tak tam wypowiedział, ani z tego Krzyśka, ani w nią, bo naprawdę takie straty poniesie, że w pale się nie mieści. Będziesz, nie wiem, no już, będziesz, chyba nie wiem, no, no na czworakach chodzić niedługo. W krewku sobie, tak mało. Nigdy możesz tolerować ich w sensie, że może się spotkać i udawać głupią, jak to się mówi, ale nigdy się nie słuchać tego, co te idiotki mówią nie, sobie, bo ci tak wrobią w taki kosmos, że ty się w ogóle nie wyobrażasz. Przekażą ci zrobić. No. Jak malwersantka ci może doradzić? No zastanów się. No mowy nie ma. No. Jakby to była normalna kobieta, to by ci mogła doradzić, ale malwersantka? Kochana.
Ona się upaja tym, że ona kimś rządzi, no, dlatego. A poza tym ona się upaja, że tylu chłopów okłamała, bo takich jak ja to było, 50 to było minimum. Właśnie. Osłabionych przez mnie. Żeby to ja był ostatni i pierwszy. To jest typowa malwersantka hipnotyczna, bo ona hipnotyzuje i ten mężczyzna robi to samo. A słuchaj, proszę, hipnoz też takie czytała. Są, przyszli do kasy. Tak, i ona hipnotyzuje. Kasierka siedziała na kasie. I wydała pieniądze. Jaką to dużą w sklepie. I dalej tam rozliczyli się wszystko. Teraz doszedł, jakie to czas przeszło. I ona siedziała, bo tak u niej głowa rozwaliła się. No co ja mówię, no. I ona szła. I później jak stali w kasie tyle nabito na tym, na liście, a tam papiery kazali się, z gazety kawałki narwane. A tak zakadirowali tu kasirku. I ten ktoś tam pisze, prosili, on powiedział, to nie trzeba w oczy patrzeć i nie trzeba śmieć, to trzeba się czuć ten. Kasierkoj. A w oczy nie trzeba, taki jest mój specjalny hipnotyzor, który poddaje się ten. No ona właśnie ma zdolności hipnotyczne, ta cholera. Ona ma psychologię hipnozy opanowaną. No była babka w supermarkecie, co plik pieniędzy wzięła, papierkowych, na oczach kasierki i ta za nie mówiła. Tak. Wzięła i wyszła. Plik pieniędzy. Ja tam w Forcie Wola, co ci każe, żebyś tam poszła się spytać o pracę. No to ta kasierka się mało nie obraziła na mnie. Ona mówi, czy to prawda? Ja mówię, no mówię, że w gazecie było napisane, że jest monitoring nagrany, jak wyglądała elegancka kobieta w okularach. Może w peruce była. Z kasy wzięła na oczach kasierki plik tam setek czy czego. No. Paszlała i nawet nie bierzała.